Windows Live Movie Maker 2011 jest prostym edytorem wideo do zastosowań amatorskich, dostępnym w systemach operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7. Wprawdzie systemy te dostarczane są z wcześniejszą wersją edytora, ale w dowolnej chwili można ściągnąć cały pakiet bezpłatnych aplikacji ze strony Microsoftu. Wersja 2011 oferuje sporo wygodnych narzędzi, za pomocą których można sporządzić efektownie wyglądający film. Pokażemy w tym miejscu prosty przykład zastosowania narzędzi Windows Live Movie Makera. Po uruchomieniu widzimy wstążkę strona główna. Po lewej stronie jest podgląd filmu, natomiast po prawej miejsce, w którym układane są zdjęcia i filmy wideo. W tym przykładzie pokażemy komponowanie filmu na podstawie fotografii. Aby wprowadzić fotografię, możemy się posłużyć kilkoma metodami. Możemy kliknąć Dodaj wideo i zdjęcia. Jeżeli w obszarze zawierającym zdjęcia i fotografie jeszcze nic nie ma, widzimy komunikat Kliknij tutaj, aby poszukać pliku wideo i zdjęć. Możemy również nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać polecenie Dodaj wideo i zdjęcia. Możemy także przeciągnąć materiały z eksploratora Windows, ewentualnie skopiować je do schowka i wkleić w tym miejscu. Kliknijmy zatem. Mamy tutaj bibliotekę obrazów, konkretny album Aleja Jana Pawła II i przyjmijmy, że wprowadzimy do projektu 9 fotografii. Zaznaczymy je z wciśniętym klawiszem Ctrl. Można od razu szybciej z klawiszem Shift. Po kliknięciu Utwórz materiały zostaną wprowadzone do obszaru roboczego. W tym momencie warto od razu zapisać nasz projekt na dysku. Rozwijamy menu. Zapisz projekt. Jeżeli po raz pierwszy zapisujemy, musimy tutaj podać nazwę. Podamy na przykład Aleja Jana Pawła. Projekt jest zapisywany w specjalnym formacie WLMP. Następnie klikamy Zapisz. Projekt jest zapisany na dysku. Jeżeli projekt się zmieni, wystarczy kliknąć Zapisz projekt. Można też kliknąć ikonę dyskietki albo nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl-S. Taki projekt jest oczywiście prostą prezentacją pokazującą kolejno wszystkie wprowadzone do projektu zdjęcia. Jeżeli będziemy chcieli zobaczyć, jak taki projekt wygląda, uruchamiamy go kliknięciem przycisku Odtwórz. Następne zdjęcie. Tutaj cały czas obserwujemy kursor. Zatrzymamy. Oczywiście projekt polegający na wyświetlaniu kolejnych fotografii nie byłby zbyt atrakcyjny. Wobec tego posłużmy się narzędziem motywy autofilmu. Tutaj mamy kilka gotowych schematów, które możemy zastosować w naszym projekcie. Wybierzmy projekt Zanikanie. Program wyświetli komunikat. Nie dodano jeszcze muzyki. Czy chcesz dodać ją teraz? Klikamy Tak. Wyświetla się lista plików muzycznych. I dodamy przykładowo utwór Kalimba. I zobaczmy teraz, jak wygląda poprawiony projekt, w którym zastosowano ten właśnie autofilm. Zapiszemy jeszcze projekt na dysku, a następnie odtworzymy.
Jak widać, projekt wygląda w tej chwili dużo ciekawiej niż poprzednio i z całą pewnością bardziej spodoba się widzom Twojej prezentacji. Aby wszystko wyglądało poprawnie, wprowadzimy jeszcze drobne zmiany, ale ja, Jana Pawła II w Warszawie, to będzie tytuł. Przejdźmy jeszcze do zakończenia. Reżyseria. Tutaj wprowadzimy imię i nazwisko. Obsada. Warszawska Aleja, plenery, Warszawa. Ponownie zapiszemy. Projekt jest gotowy. Oczywiście możemy w tym momencie zamknąć program. Możemy oczywiście w dowolnej chwili podjąć edycję naszej prezentacji, wczytując po prostu zapisany na dysku projekt. Naturalnie projektu nie możemy posłać nigdzie do internetu, ponieważ projekt jest tylko schematem definiującym film. Musimy ten film wygenerować. Wobec tego zapisz film zalecany dla tego projektu. Program zapisuje na dysku plik w formacie Windows Media, tylko taki plik jest dostępny. Klikamy przycisk Zapisz. Oczywiście im większy projekt, tym dłużej to trwa. Zapisywanie filmu zbliża się do końca. Program wyświetla komunikat, film jest gotowy i możemy go odtworzyć, aby zobaczyć, jaka jest ostateczna postać filmu. Po kliknięciu Odtwórz zostanie uruchomiony domyślny program. W naszym przypadku jest nim Windows Media Player. Widzimy, utworzony film wygląda już całkiem efektownie. Plik w formacie Windows Media Video możemy posłać w różne miejsca, do YouTube, do SkyDrive, do Facebooka, czy w dowolne inne miejsce, gdzie możemy umieszczać nasze pliki wideo.